No, on co do swojego przejazdu nie ma wątpliwości, ale chyba z przejazdem Rish jest troszkę zaskoczona w stosunku do tego, jak pojechała Merylis Schild. Kolejną alpejkę oglądamy w tej chwili na trasie Sandrine Aubert z Francji. No, ona też dosyć szybko jedzie, dynamicznie. To jest niższa zawodniczka. Proszę zobaczyć, tam też była taka zmiana rytmu. Tego nie lubią zawodniczki, takich przedłużonych skrętów, wydłużonych zmian rytmu, ale ona jedzie najbardziej dynamicznie ze wszystkich tych, które widzieliśmy przed chwilą. 78 setnych jest wolniejsza od Schild na półmetku. No i teraz ten przedłużony, taki długi skręt i teraz należy rzucić te narty. Tam jest ślisko, sekunda 29. No widać, że te straty powyżej sekundy, właściwie tylko czas poniżej jednej minuty uzyskała Merylis Schild. Już Katrin Setel jechała dłużej niż minutę. I podkreślam, to jest ewenement, że slalomy są takie długie. No ale cały czas na prowadzeniu Merylis.